Nie, dzisiaj na początku, znaczy generalnie musimy poekspić. O. Ja bym zrobił tak. Poszukać żelaza, zrobił full set, żelazny rapier i poekspił na mobach z tymi temami. Life. Yeah, Chciałem w defa pójść, chyba jeden wystarczy i to bym zbudował. A, to 12. Nie, no to jeden mi brak. Kurde, agility 4 to wymaga. Ale ja i tak chciałem agility pójść, bo mam łuk. Łuk mam. Czy straciłem go? Nie wiem, czy pamiętacie. Nie, mam łuk. On wymaga agility 2 tylko. Czemu mi jest gorąco? W dupę. Czemu mi jest gorąco? Skoro ja nic nie robię. Czemu mi jest gorąco? Czemu pochodnie pogasły? Ja pierdziel, ale czemu pochodnie pogasły? One mają swoją żywotność? Pochodnie zapałką się da zapalić, tak o? Ta? Co ty gadasz, poka? Dobra. Tu jest 20. Dobra, kopiemy i luj. Kopiemy se. Na 20 miałoby. Jezu, 1 kilo z sobą wziąłem tylko. Ja pierdzielę. Do 999 magii masz odporność na upadki. Możesz cofać się do respa i masz. W sensie, jak będę miał 999 magii? Chłopie, ty w dupę. Wiesz, ile mam magii? 6. W ogóle jest max 32. To co ty gadasz? Ja pierdzielę, co to? Koszula jakaś co jest? Co to za rzeczy? Co to w dupę jest? I pierścienie jakieś? Czekajcie, ja w ogóle bym se dodał w szybsze kopanie, żebyśmy, jeżeli trzeba gdzie kopać dalej, no to jest też worth i rzecz. W ogóle dzisiaj, jak się uda troszeczkę nafidować, poszedłbym na tą wieżę. Jeszcze raz, ale tym razem uda się, zobaczycie. Wierzę w to. No ja bym uzbierał na full seta, poexpił trochę, pododawał, bo w defa mamy super umiejętność teraz do zrobienia, jak się uda dodać defa. Daj okno sobie otworzę, bo tak gorące jak w tego... Wiesz, ja się po prostu stresuję tą gierką, rozumiesz o co chodzi? Niby Minecraft dla dzieciaków gierka, ale jednak rozumiesz o co chodzi. Stary dziadek siada do gierki dla dzieci. Rozumiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? To jak dawałeś dziadkowi zagrać w Actimela, co dodawali do tego do picia. To był, wiesz, no i on nie umiał, rozumiesz, wiesz, no. No i popsuły mi się te, widzicie? Mam ciągle zielone kropelki, 0 sekund, czyli pewnie jakiś bug, może resetuję. Zresztą ja pewnie i tak... Pamiętam cię! Chodź tu, ty oko! Chodź tu, oko. Cię zabiję, śmietniku. Ty szmato. Chodź. Gówno głupie. Pieprzone gówno. Banshee to jest! No ale ten mob mnie wtedy nastraszył bardzo, ja też to pamiętam. A teraz to luj, rozumiem, że już jestem bogiem w tą giereczkę, się niczego nie boję. Tu jest gdzieś jaskinia obok? Co to za wduperyki są? Czemu? O, węgiel. Węgiel jest spoko, bo expa sporo daje. Ty, tu jest jakiś boss. Ja pier... To jest leże smoka? Jak w dupę Bill... Nie, który to był hobbit? Ten jeden. Ty, ja mam 2 FPS-y tutaj, zobacz. No czaret, charet. No, chyba, że się inaczej czyta. Ale to nie jest ważne, jak to się czyta. Ja pierdziele jest. Co to za rzeczy? To jest złoto? Wełna chyba. Skrzynię widzę. Nie wiem, którą on jest... Siema! Się szmato zabije! Czemu woda przestała lecieć? Ja pierdziele, jakie itemy tam na podłodze leżą. Poniszczone. Ja pierdziele, ile itemów. Ale tu są dwa te gówna. Nie, jedno jest, dobra. On się leje z pająkami!
Go zabiją chyba, bo on ich nie bije, sama. Ale Ed! Rzucę w niego! Rzucić? Rzucić w niego? Co ten pająk robi? Ty, ale jakbym się tu sniki wkradł? Oła! Hello! Dupę. Ósmy level z bomby za to. Światło, co? O Boże, jest dobrze, że napisaliście. Ja pierdzielę w dupę. Co to jest za rzecz? Co to w dupę jest? Ty, tu jest złoto, wszystko tu jest złoto. Ja pierdzielę. Tu wszystko to jest złoto! Jakie uciekaj, co ty pieprzysz? No gdzie smok? Ja bym go blisko gdzieś słyszał. Ja bym się kopał, podkopał tak, żeby zejść tam w dół. Rozumiesz? Ja mam 20 FPS-ów w tym miejscu, rozumiesz? Ale wy nie macie lagów. Ogólnie OBS przechwytuje w 60 FPS-ach, więc nawet jak ja mam trochę lagi, to wy tego i tak nie będziecie widzieć. Z tego co widzę na OBS-ie, więc chyba dobrze jest. Nie wejdzie tu. Co za lawa. Tutaj typek biegł, widzieliście go? O, za nisko. Za nisko. Chyba. Kurde, w dupę, jakieś gówno akurat było. Jest obok nas mobek, lata. Widzicie na mapie? Obok nas jest. Ten taki latający void. On był silny bardzo. On, ja go nie pokonam. Jeden na jeden, w sensie umrę. A tutaj będzie się ciężko dostać po tej temy. La la, hello. Dobra, wróćmy na chwilę. Odłóżmy lepiej. Zaraz tu wrócimy. Coś tam wypadło, wiesz. Tam obok skrzynię postaw i wsadzaj do skrzyni. Też nie najgorszy pomysł. Do spania to się HP odnowi. Sparta, zanim smoka ograbisz z łusek, oczywiście martwego, miej przy sobie pustą butelkę na krew smoka. No mam 4 akurat. Połóż i zbierz. Co? O kurde, da się go... A jak go podnieść? Co ty pieprzysz? Ja pierdzielę, jak się go w dupę podnosi. Tak będziemy dalej sobie tu kopać na spokojnie. Aha, jakiś bug był po prostu. Co się w dupę dzieje? Nic nie mogę zrobić. Aha, ja go mogę tylko odłożyć i wtedy dopiero do niego zajrzeć. Nie, to nie jest lag, ja po prostu nie ogarnąłem. Ale jak go podnieść? Ale ja go nie mogę teraz zdjąć w ogóle, czemu? Poczekaj. A jak będę miał klatę, to co? To jak go teraz podnieść? Nie da się go do ekwipunku wsadzić? Ty, dobra, robimy eksperyment. Robimy eksperyment.
Wkładam do niego 7 kamieni. Zobaczymy, czy będą nadal. Kurde. Myślałem, że będą nadal. Tak jak było na tym modzie. Bo ten mod w takim razie był lepszy na plecak niż ten, co tu go dali. Podjarałem się tym plecakiem. No, podjarałem się, ale jednak okazało się, że jest taki sobie. Ty, ale ten plecak jest gównem totalnym. W sensie, wiesz, no. Jak na to, co mógłby dać ten plecaczek, to jest taki sobie. Jezu, jaka animacja, jak to leci, ty. W normalnym Minecrafcie tak jest? Znaczy, raz ja odłożyłem. Weź sobie tą skrzynię i daj ją w swoim tunelu. Tam będziesz rzucał itemy, żeby nie. No, mogę tak zrobić. A mogę ten plecak postawić w sumie, niby. Plecak tam postawię. I plecak potem wypchany i to i podniosę na plecy i tu przyniosę. Dużo lepszy pomysł. No, ez! Jak tragarz taki prawdziwy. Tutaj go. Postawię sobie tutaj ten plecak. I tutaj będziemy itemy wrzucać. Kumasz? I potem tylko podbiegasz, zdejmujesz armor, jak idą moby. I biegniesz z plecaczkiem na plecach. Ez! Kumasz? No. I tutaj biegniesz, zamurowujesz i cię nie gonią. Elo. Na mapie w ogóle mobów nie widać. To plus. Jeden? Siedem. Dobra. Ty szmato, ty myślisz, że cię gównie. Ja pierdzie, ile mobów? W ogóle ich na mapie nie ma. Idę to odłożyć. Widzi mnie. Leci tu, przez ściany on może przelatywać chyba. Leci tu, mówię ci. A nie. Skrzynie, które już. Ono mnie wie, on tu się po prostu zmieścić nie może. Czyli, dobra, analiza. On się tu zmieścić nie może. Mogę go lać z łuku przez dziurę. Walić go tak. I wiesz, o co mi chodzi? Dobra. Padleć tutaj, ty gnido. Ile tam mobów stoi? Ile mi zadał? Dobra, głowę mi troszeczkę uszkodził. Szmato! Na spokojnie, zero stresu, zero stresu. Walę cię po prostu śmieciu na łeb i co idę. Ez. Mało HP. Idę stąd. Nie, no ja muszę się uleczyć, bo ten mnie na hita zabije. Muszę się uleczyć, panowie. Muszę się uleczyć. Problem jest taki, że ja nic nie mam medycyny żadnej, a ona z kaktusów do robienia. To nieważne, idę tam dalej. A, jedzonko, dobra, jedzonko. Ja pierdzielę w dupę. Nie, spokojnie, dam sobie radę. Zobacz, full HP, wszystko full. Czy ja miałem bandaże jakieś? Tyś widział może? Nie mam bandaży. Ty, zobacz, jak się robi bandaże. O! To mogę! O ja pierdzielę, dobra! 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 First aid, rób to szmato. Pyk. Gdzie to jest? A, bo nie mam. Rób to gówno. Co to jest w ogóle? Dawaj. Czy mogę to używać? Proszę. Dobra, dobra rzecz, dobra rzecz. Mamy 6 uleczaczy. Uleczaczy Worf, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Tarcza, uleczacze. Możemy tam siedzieć teraz i zabić wszystko. Zrób sobie tam więcej miejsca. No chcę zrobić teraz, zrobię. Zrobię taki bunkier tam. O ja pierdzielę, co jest? Ale tu ciemno, ty. Ale szybko pogasły te gówna. Ja to tu dopiero stawiałem.
Ulepszenie swojego miecza? Czemu ja mam miecz jakiś ulepszony? Czemu to jest legendarny miecz? Czy zwykły miecz zrobiłem? O co tu chodzi? Co jest? Co? Ale kozak. Ja mam jakiś kozak miecz. Kumam, kumam, kumam. Dobra. Zróbmy tak, powiększmy bunkier. O, żelazo, witam. Dobra, i tu dziura. I tylko tak pu, pu! Przez dziurę od klucza. Siema, gówna. Walę was wszystkich. Cześć, mogę strzelać z łuku starczą? Daj mi ten kamień do ręki. Jest. Podleś tutaj! Tutaj! Czekaj, to ma duży zasięg. Będę go bił, a on mnie nie. Ez. Halo! Ha! Ale zajrzałem. Jaka odległość zaglądania do skrzyni. Porypane. Nie wiem, czy nie przesuwać tego bunkra coraz dalej i takiej drogi nie robić. Jak myślicie? No spróbuję, poczekaj. A masz rację. O ja pierdzielę, porypane. O kurde, dobre. Dobra, mam plan. Biegam, podnoszę skrzynię i wracam. I ten. Czekaj, coś tam wykryło. Dobra, ba zabawa. Nie, poczekaj chwilkę. Zdejmę te zapałki. Zdejmę książkę. Żeby mieć slota na kamień i żeby, wiesz, w razie czego wrócić, ustawić szybko kamień i wiesz. To! Gnij! Tutaj coś się jeszcze czai. A nie, to item. Czas użyć bandagę. O! Head! O! Fajne! Pyk, główka! Co? Ale bandażuj ten łeb! A, bandażujesz. Dobra. Prawa stopa, pyk. Lewa stopa, pyk. Gdzie mam bandaże? Dobra, trzeba będzie bandaży narobić w lój. Biegnie tutaj. Głównie. Ale wy jesteście gównami, ja pierdzielę. Co za głupie gówna. W dół ty szmato! Zleć troszeczkę w dół. On tu lata. Jest nad nami. Nad nami lata to gówno wielkie. Dostał. Dostał hitka. Dostał. Dostał. Ty, ja expa nie podnoszę. Nie wiem, czy expa do mnie leci. Nie wiem, z jakiej odległości. Nie da się jakby przemieścić, tu nie mogę postawić. Tutaj coś lata, nie wiem co to jest.
Ja pierdzielę w dupę. Wracam tam. Wracam tam. Szmatę gołymi rękami uduszę. Uduszę ci szmatę gołymi rękoma. Rozumiesz, o co chodzi? Podejdź tu. Ma full HP. Nie, nie ma full. Głupie gówno. Dobra. Czy ja mam rapier? Gdzie jest rapier? Gdzie jest rapier? Tutaj chodzi. W ogóle jak się naprawiało strzały? A, dobra, macie rację. Jak się naprawiało itemy? Ktoś z was wie? A, na kowadle chyba, nie? Racja, na kowadle, no, no, no. Muszę szybko działać, bo ten duży może tu wlecieć. Tak szybko działam, że ja pieprzę, naprawdę. Szybkie działanie to jest moje drugie imię. Wleciał. Czekaj, bo leży wypieprzony. Muszę się uspokoić. Stabilizacja gracza na tym polega. Minecraft jest zbudowany licznik śmierci? Gdzie tu? No ale i tak będę zapisywał. Ej, tu jest 69 liczba zgonów. A wy gadacie 61. Co jest? Nieźle w dół. Chyba matematyka się spieprzyła komuś. Też to jest dobra ekspiarka, także nie ma co narzekać tak naprawdę. To bym zniszczył ogólnie, tylko nie wiem czy nad tym coś jest. Dobra. To zniszczę teraz. Pyk. Pyk, dobra, fajno, fajno. I teraz mogę tu dziurę zrobić. Nie, poczekaj. Bo będą dwie dziury, bo nad tym nic nie ma. A level, masz rację. Gdzie mój... Ty, on mi rapier chyba ukradł. A. Ale mi ukradł. Ale złodziej. Pyk. Dobrze. Ja pierdzielę. Poczekaj, może sięgnę. Nie sięgam. Ja bym cofnął zaraz i porobił wiecie czego? No, w dupnym miejscu ta pochodnia stoi. Wrócę, porobię sobie te bandaże. Tak w luj bandaży. No, będzie lepiej. O, a cała wełna pójdzie. W ogóle wełny nie będę miał. Ale na co jest wełna w tej grze? Na nic, tylko na łóżka. Luj, dawaj. Jazda. Ja i teraz, chłopie, to się mogę napieprzać. No. Iron Rapier, tylko że to jest się legendarna trafiła. I teraz pytanie. Czy tam też będzie legendarna Ironowa? Co pierścień daje? Mogę zrobić pierścień, ale co on daje? Wody mam mało, japi. Dobra, można iść. Dam tu bumerang w razie czego. Dobra, panowie. Na górę wlazł.
Czy na górze nie był też ten latający? Mi się wydawało. Dobra, zrobię tak. Ulala! Witam! Dobrze! Teraz to podniosę, sobie tą skrzynię. Patrz, nie widzę nic, ale patrz to, staję bokiem. Wszystko widzę tam. Pamiętaj, to jest jak realistyczna gra, że tak jak w realu, w nocy widzisz bardziej kątem oka, niż jak się patrzysz na to centralnie. To jest tak realistyczny Minecraft. Wykorzystajmy ten moment po prostu. Wiecie co? Będę walił pochodnie. Pająk zabił smoka? No właśnie, możliwe bardzo. Czy ten pająk cały czas go lał przez jakiś czas długi. Coś tam lata tam ten galio taki, co mnie raz zabił, pamiętacie? Idzie tu. Szmat ławcu. Ta, odniosę to, masz rację. Idę do plecaka, dobrze napisaliście, panowie. Nie wiem, na co są te pajęczyny, ale luj. Dobra, mam wszystko odłożone, tak? Ile diamentów jest? 2 diamenty, a jeszcze mamy chyba... Kurde, szmat, to 4 w bazie. Da się zrobić siodło na smoka i luj? Fajnie było. Dziękuję bardzo, Kajor. Dziękuję ci bardzo, witam cię. Poczekaj. On nad nami lata, widzicie? Ten galio. Nad nami. Czyli trzeba go jakoś zbaitować. Biegnie tu coś. Zobacz, co on robi. Widzisz na mapie? To się w dupę kręci, pieprzony debil. Szmat łapcy głupi. No i cię zabiłem. Jesteś niczym. Jesteś w dupę niczym. Czas się uleczyć. Główka. Nie będę marnował na pół serduszka, także gdzieś tam jest mob. Ale dostał! Body sobie uleczę, bo jedna ta. Cię szmato, rączkę ci, po paluchu, po paluchu! Taka jak spiarka ty. Dziękuję za 17 miesięcy, specjal? Dobrze, to dla wszystkich, którzy mają suba dłużej niż 12. Pa. Mierząc linijką tutaj, wychodzi na to, że moje czoło uderza mocniej niż pięść twojego starego. Także bój się. Dziękuję za 12 miesięcy wszystkim. Skala uderzenia na puszce mówi jedno. Silniejszy cios niż pięść twojego ojca. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę